Czy wy wiecie, że ta gra muczy? Naprawdę, wydaje dźwięki muczenia. Gra MOW od wydawnictwa Rebel jest to karcianka przeznaczona dla co najmniej 2 do aż 10 graczy w wieku 7+. I teraz słuchajcie uważnie. Po otworzeniu pudełka gra muczy. Przyznam, że nie spodziewałam się tego, gdy otworzyłyśmy grę. Bardzo się zdziwiłyśmy, gdy nagle wydobył się ze środka dźwięk muczenia. W zestawie mamy 2 talie kart o żółtych i zielonych rewersach. Jest talia rolników, jest karta strzałki oraz notesik i ołówek. Bardzo ciekawy sposób mamy tutaj wyłaniania pierwszego gracza i bardzo mi się on podoba, bowiem pierwszym graczem zostaje osoba, która najgłośniej zamuczy. Celem gry jest posiadanie w swojej oborze jak najmniejszej ilości much. Grafiki na kartach są absolutnie genialne, urocze, niesamowicie mi się podobają. To były karty, na której nie ma żadnej muchy. Teraz, jak się dobrze przyjrzycie, że pojawiają się już karty z muchami. Są karty z jedną muchą, ale są też karty z większą ilością much. Po zebraniu krów z bądź co bądź muchami następuje podliczenie tych kart, ilości much właściwie, i osoba, która posiada ich najwięcej, znaczy się much, może dobrać kartę rolnika. Każda ta karta to jakaś akcja specjalna. Musimy się więc starać zapędzić do swojej obory krowy z jak najmniejszą ilością much, aby mieć szansę na wygranie gry. Nie muszę chyba zaznaczać, jak często na naszym stole gości gra MOW. I to nie tylko przez wzgląd na to muczące pudełko, bo przebieg gry jest po prostu ciekawy i bardzo się moim dzieciakom podoba. Serdecznie zapraszam Was do zajrzenia w opis filmu. Tam jest link do bloga, gdzie przeczytacie recenzję gry MOW. Jest tam również link do Ceneo, gdzie sprawdzicie, w którym internetowym sklepie grę tą można kupić najtaniej. Liczą się tam oczywiście na bieżąco wszystkie promocje, także bardzo gorąco Was zachęcam do zaglądania w opis filmów. No i mam nadzieję, że subskrybujecie mój kanał, aby nie przegapić żadnego nowego filmu. Jeżeli nie, to teraz jest dobry moment, aby to zmienić i kliknąć w ten czerwony przycisk.